Martynka szuka Pufka. Rodzina Martynki przeprowadziła się do nowej dzielnicy. Wszystko tutaj jest nowe. Domy, ulice, widoki, miejsca zabaw i mnóstwo nowych koleżanek i kolegów. Jeden ma na imię Krzyś. Martynka i Jaś mieszkają na trzecim piętrze, a Krzyś na czwartym. Krzyś obiecał, że nauczy Martynkę jeździć na wrotkach. Na parterze domu, w którym mieszkają, jest skrzynka na listy i tablica z guzikami domofonów. W każdym mieszkaniu jest domofon. Halo, mama? Martynka nacisnęła guzik do swojego mieszkania. Krzyś ją podsadził, bo nie mogła dosięgnąć przycisku. Mamo, czy mogę iść się pobawić? Krzyś mówi, że będziemy się bawić w Indian i w kowbojów. Dobrze, zgodziła się mama. Tylko pamiętajcie, żebyście nie odchodzili za daleko od domu. Krzyś jest wodzem Indian. Zmienił imię na Sokole Oko i włożył wspaniały indiański pióropusz. Martynka zamieniła się w Indiankę. Jaś jest kowbojem. A jaka rola przypadnie Pufkowi? Może zagra bizona, na którego polują Indianie? A to co? Na terenie indiańskiego rezerwatu pokazały się dwa kotopodobne drapieżniki i Pufek, zamiast zagrać bizona, na którego polują Indianie, sam ruszył na polowanie. A Indianie z kowbojem za nim. Tego, co się działo, nie da się opisać. To trzeba było zobaczyć i usłyszeć. Pufek dziko ujadał, kotopodobne darły się jak opętane, w powietrzu krzyżowały się okrzyki. Ratunku, na pomoc! Uważajcie na koparkę! Stop! Zatrzymajcie dzieciaki! I robotnicy zatrzymali dzieci. Nie pozwolili im biec dalej. Coś wyjaśniali, tłumaczyli, pokazywali. Teren budowy jest zbyt niebezpieczny. Jedynie my możemy tu wchodzić. Spójrzcie tylko na te buldożery, spycharki, koparki, świdry pneumatyczne. Brr! Krzyś Sokole Oko złapał się za policzek. Te maszyny warczą jak stare wiertarki dentystyczne. Nowe już tak nie warczą. W ogóle ich nie słychać. Ale warkot starych tak przerażał pacjentów, że niektórzy uciekali z foteli dentystycznych. Pufek też uciekł. Przestraszyła się nagle Martynka. Nie martwcie się. Zaraz go znajdziemy. Pociesza Martynkę Sokole Oko. Sokole Oko ma sokoli wzrok. Ale znalezienie małego pieska w wielkim mieście jest równie trudne jak znalezienie igły w stogu siana. A może nawet trudniejsze? Taki tu tłok. Tyle budynków, samochodów. Może trzeba zapytać, czy ktoś nie widział psa. Ale kogo zapytać? Policjanta? Nawet jeśli widział, nie odpowie, bo zajęty jest wypisywaniem mandatu. Dwa samochody się stuknęły i na jezdni leży szkło z potłuczonych reflektorów. A jeśli Pufek wpadł pod samochód? Martwi się Martynka. Na pewno nie wpadł, zapewnia Sokole Oko. Skąd wiesz? Bo na drugie imię mam czujny nos. I czuję nosem, że musimy iść na plac, gdzie handluje się zwierzętami. Plac jest bardzo duży. Stoi tu pełno klatek, a w klatkach jest pełno zwierząt. Może ktoś złapał Pufka i teraz próbuje go sprzedać? Martwi się Martynka. Na takiego ładnego pieska na pewno znajdą się chętni. A koty? Przypomina sobie Jaś. No wiesz, te dwa kocury, które Pufek gonił. Może złodziej złapał koty i teraz też próbuje je sprzedać. O, tutaj siedzi jakaś dziewczynka z kotami. Ale Martynka przypomniała sobie, że tamte koty wyglądały całkiem inaczej. Tamte to były zwyczajne dachowce, a te dwa są to rasowe. Syjamskie kocięta. Na targu są gęsi i kaczki, kaczęta, gęsięta i kurczęta. Śliczne, mięciutkie króliczki, koźlęta i jagnięta, psy, psiaki, koty i kociaki. Ale Pufka nikt nie widział. Zaraz, zaraz, może ten duży chłopiec coś wie. Kiedy usłyszał, że dzieci szukają Pufka, spytał: a ten wasz pies to jak wyglądał? Taki rudy, długowłosy jamnik. Zastanowił się chłopiec. Jak szedłem tutaj, to widziałem, że coś takiego małego i rudego bawiło się z dzieciakami na ulicy.
Dzieci z sąsiedniej ulicy mówią, że widziały jakiegoś jamnika. Może to był ten wasz, ale wcale nie chciał się z nami bawić. Nawet pogłaskać się nie dał. Był strasznie wystraszony i nie miał obroży ani torebki z adresem. Smyczy też nie miał. Może zgubił po drodze? Nie, wzdycha Martynka. Wybiegł z domu bez smyczy i obroży. Jeden pan, który tędy przechodził, mówił, że psy dobrze wychowane powinny chodzić po ulicy zawsze ze swoim panem, przypomniały sobie dzieciaki. Żaden pies po ulicy sam biegać nie może. Pies na smyczy musi chodzić i nosić obrożę. No i adres właściciela też musi mieć pies, bo inaczej to z tym pieskiem bardzo kiepsko jest. Gdzie ten pufek może być? Nie ma go na żadnej ze starych uliczek, nie ma na targu staroci. W dodatku Jaś narzeka, że nogi go bolą. Ściągaj buty, rozkazuje Martynka. Ona też zdjęła. No tak, w butach pełno piasku. Trzeba wysypać piach i ruszać dalej. A może pufek pobiegł do metra? Martynka i Jaś pierwszy raz wchodzą na ruchome schody. Ostrożnie, woła Sokole Oko. W czasie jazdy trzymajcie się poręczy, a jak się schody skończą, uważajcie przy zejściu. Ale na stacji metra pufka też nie znaleźli. Co robić? Trzeba szukać i pytać, rozmawiać z ludźmi idącymi ulicą i tymi, którzy siedzą przy kawiarnianych stolikach. Setki razy zadają to samo pytanie i za każdym razem powtarzają je z coraz mniejszą nadzieją. Przepraszamy, zginął nam piesek. Taki mały, rudy, długowłosy jamniczek. Może ktoś z Państwa go widział? Przykro nam, niestety, nie, odpowiadają kolejne osoby. To nie ma sensu, wzdycha zrozpaczona Martynka. Ale Krzyś jeszcze raz zadaje to samo pytanie. I jakaś pani odpowiada. Jamnik? Widziałam takiego pieska przy fontannie. Może to ten, którego szukacie? Ale przy fontannie pufka też nie ma. A dzieci są coraz bardziej zmęczone. Ja już nie mogę, jęczy Jaś. Leży na brzegu basenu, ściągnął buty. Zaraz, zaraz. Czy on przypadkiem nie wrzucił tych butów do basenu? Martynka też ściągnęła sandałki. Pięty ma poobcierane, na palcach porobiły się pęcherze. Nie ma innej rady, tylko musimy wracać do domu, wzdycha Krzyś. Na szczęście Krzyś zna miasto. Wie też, że do domu, z miejsca, gdzie się teraz znaleźli, trzeba jechać autobusem. I ma trochę drobnych w kieszonce. 10, 20, 50, liczy Martynka. Ja też coś mam. Jaś dołożył złotówkę ze swojej kieszeni. A ja znalazłem jeszcze 2 złote, woła Krzyś. Nie, chyba nawet więcej. Na pewno wystarczy na bilet. Wystarczyło. Martynka, Jaś i Krzyś wrócili do domu. I pierwszą osobą, którą spotkali, był tata Martynki. Tyle godzin was nie było, że już miałem dzwonić na policję. Mama się denerwuje, rodzice Krzysia też. Szukaliśmy pufka, tłumaczy Martynka. Pobiegł za kotami i przepadł. Nie martw się, mówi tata. Damy ogłoszenie do gazet i pufek się znajdzie. Na pewno ktoś się nim zaopiekował. Dzieci pocieszają Martynkę, a Karolek, sąsiad z drugiego piętra, gotów jest nawet oddać jej swojego kota. Na własność, mówi. Dam ci go na własność, ale tylko do czasu, aż się twój pies znajdzie. A mnie się zdaje, mówi Olek, kolega z sąsiedniego domu, że pufka trzeba szukać w psim schronisku. Może ktoś go tam odprowadził? Jak chcesz, to pojadę tam na rowerze. Ale w końcu do psiego schroniska pojechał tata Martynki. Jeśli pufka tam nie znajdę, powiedział, dam ogłoszenie do gazet. To może trochę potrwać, więc nie czekajcie na mnie z kolacją. Nie czekali, ale z jedzeniem było kiepsko. Jaś i Martynka byli tak zmartwieni, że prawie nic nie mogli przełknąć. Teraz siedzą w oknie i czekają na powrót taty. A Martynka wróży sobie ze świateł w oknach okolicznych domów. Jeśli liczba oświetlonych okien będzie parzysta, pufek się znajdzie. Jeśli nie... Znalazł się!
Jest, był w schronisku. Jeden pan go tam przyprowadził, wyjaśnia tata. Mam jego telefon i adres. Musimy mu podziękować. Tak, tak, woła Martynka. Pojedziemy do niego z kwiatami. I z laurką, dopowiada Jaś. Zgoda, uśmiecha się tata. Ale przedtem przyczepimy Pufkowi do obroży torebkę z numerem naszego telefonu. I nigdy nie pozwolimy mu wychodzić z domu bez obroży i smyczy.